Dzisiaj do mojego warsztatu przyjechało takie oto Porsche 911 RS na Stany Zjednoczone. Tutaj na obrazku wygląda fajnie, ale tutaj niezbyt, więc chodźmy może najpierw je trochę umyć. Nie będę takiego brudasa dotykał. Okej. No jakoś tam wygląda, no ale szału nie ma. Okej, bierzemy gościa na podnośnik i zaczynamy pracę. Pracy przy nim trochę jest, bo nie można wbić w nim żadnego biegu. Więc będziemy musieli wymienić skrzynię. I co ciekawe, możemy dostać w tym zadaniu bonus pieniężny, a ten nam się przyda. Dlatego, że cały czas pracuję nad samochodem, który jest tutaj. Już prawie wszystko w nim wymieniłem. Właściwie wszystko w nim wymieniłem. Jest przygotowany do jazdy i normalnie jeździ, ale musimy go przemalować na fabryczny kolor, który jest kolorem takim. Fabryczny biały, okej. Aktualny kolor szary. Tu nie wygląda na szary. Nieważne. Dobra. Więc musimy brać takie zlecenia, które naprawdę przyniosą nam dużo kasy. No i tutaj mamy problem ze skrzynią biegów, więc będziemy mieli dużo rozkręcania. Zresztą zobaczcie sobie, jak pięknie wygląda tutaj wszystko w tym Porszaku. Mamy silnik Boxer, sześciocylindrowy, skrzynia biegów, przepiękna rzecz. Pojeździłbym czymś takim, aż się łezka wokół kręci. Dobra, bierzemy się za robotę. No i próbujemy wyciągnąć skrzynię. 10% całkowicie zniszczona. Ach. No ale dbać o taki samochód to sama przyjemność. I właściciel mówił, że nie może wbić żadnego biegu, więc to może też być wina sprzęgła, które musimy wymienić zdecydowanie. Już na pierwszy rzut oka wygląda to źle. Okej, docisk, a zobaczmy tarczę. Tarcza jeszcze w miarę akceptowalna i koło zamachowe też do wymiany. Okej. Wygląda jak gruba naprawa. Zobaczmy, co uda nam się naprawić na naszym stole naprawczym. Nic. Okej. Także no, jeszcze brakuje doświadczenia do naprawy takich rzeczy. Pytanie, czy będę w stanie kupić tą część? Podejrzewam, że będzie bardzo drogie, a niewiele kasy mi zostało, więc na razie dodajemy sobie do listy. Rozrusznik jest chyba w porządku. Powinno to jeszcze jeździć, więc zostawmy tak jak jest. I tak, wracamy do części. To sobie możemy usunąć. To jeszcze mam z poprzedniego zlecenia notatki. Mamy sprężynę, a to też chyba z poprzedniego zadania. Teraz nie robiłem sprężyny. I uwaga, orzesz, kurde. Nie stać mi na samą skrzynię. Zobaczę, czy mogę sprzedać jakieś części. Na pewno sprzedam to. Na pewno sprzedam wszystkie części poniżej 30%. Okej. Tarcza sprzęgła, tego nie możemy sprzedać. Rozrusznika też nie, ale możemy sprzedać coś, co jest drogie. I co mi się nie przyda? Drążek? Dobra, mamy 2000 już, więc filtr oleju nie będzie drogi, co? Kurde, klocki. Dobra, na razie to zostawmy. Na razie nas stać na skrzynię, więc kupujemy. Ja pierdolę. Okej, zobaczmy naszą listę. Więc skrzynię mamy, łożysko, to jest niedrogie, całe szczęście. Docisk. Na pewno musimy to kupić. Tarcze sprzęgła też. I koło samochowe też. O kurde, na to mi nie stać. 500 zł kosztuje. To musimy sprzedać cokolwiek w sumie. Może to. I może to. Po kilka złotych z jednego, nie? Mamy 10. No nie, nie starczy mi na naprawę całego samochodu chyba. Dobra,
A nie mogę tak sprzedawać, kurde, bo tu mam rzeczy z zadania. Zacisk hamulca, to musimy zostawić. O, to jest takie w miarę drogie, okej. Okay. Piasta. Okej, okay, już jest nieźle. Idziemy dalej. O ja. 200 zł mi zostało na koncie, mając taki potężny warsztat. Przerąbane. Zobaczmy, co musimy jeszcze w tym zleceniu zrobić. Głośny wydech, tam coś z układem wydechowym, tu chyba końcówki były w kiepskim stanie, więc... Tak. I tutaj też. I to powinno być chyba tyle, nie? Zobaczmy głośny wydech. Tak jest, mamy. Nie może wrzucić biegu, przegląd skrzyni, żadnego biegu, inne zadania, płyn do spryskiwaczy, problem z komu... Klocki, tarcza wentylowana jedna. Zacisk. Mogę nie mieć kasy na zaciski. Dobra, montaż skrzyni razem ze sprzęgłem. Zobaczmy. Tarcza weszło. Docisk wchodzi, pyk. Gruba rzecz, ale to jest najdroższa część z całej naprawy, więc skrzynia biegów. Okej. Okay. Rozrusznik, mam nadzieję, że mi się kurde nie sprzedał, ale chyba nie. Powinienem go mieć. Jest, okej. Okay. No, ryzykowna gra, powiem ci. Okej. Okay. Tu mamy łoś. Kiepsko to wygląda, ale musi wystarczyć. I tutaj chyba mamy zacisk do wymiany. Mhm. I co z klockami? Są w porządku, więc będziemy musieli je wymienić chyba z przodu. Załóżmy te, co były i zobaczmy, czy mam jeszcze zacisk. Mam, okej. Okay. Mam kilka zapasowych zacisków hamulcowych, więc powinno przejść. Mhm, okej. Okay. Będziemy musieli te końcówki układu wydechowego wymienić. A teraz robimy montaż tutaj. Tarcza, klocek. Możemy dać ten. Zacisk. Możemy dać chyba ten, nie? Jeszcze się upewnię. Części 35% minimalnie. Ok, to możemy dać ten zacisk Bieda Edition. Ok. I łożysko piasty. O, to będzie jeszcze dobre. I płoś to będzie dobre. Ok, montujemy. I teraz... Chyba żeśmy zrobili to najważniejsze. Nie wiem, czy będzie mnie stać na te końcówki. One powinny być w Porsche bardzo drogie. Więc zobaczmy, jak wygląda stan zlecenia. Więc został nam głośny wydech i jakiś problem z hamulcami. Zacisk, klocki, tarcza. Czyli tarcza wentylowana, czyli przód. Bo z przodu są wentylowane. Może mnie nie stać na tarczę. Może być mnie nie stać na tarczę. Zaraz zobaczymy. Zacisk. Tak, zacisk hamulca. Tłoczek był jeszcze dobry. I tu mamy klocki hamulcowe. Tu były jeszcze dobre, ale widzę, że tam jest zacisk słaby. I chyba tarcza też jest tam do wymiany. Więc montujemy tutaj. Nie takie. Nie takie. Nie takie. O! Dobra, montujemy. Tu mamy... Takie coś. No tak, no. Tu mamy takie coś. Okej. Okay. I felga. Okej. Okay. Teraz chodźmy na drugą stronę. Tutaj wygląda to źle. Bierzemy się. Zacisk prawie całkowicie zniszczony, ale też niestety tarcza wentylowana, której mogę nie mieć. A nie mam, okej, okay, będziemy musieli zamówić. No i mam obawy co do tego, że mogę nie mieć kasy, ale nie mam, 100 zł kosztuje. Okej, okay. Nie ma źle, nie ma źle jeszcze, czyli zostanie nam wydech i płyny. Okej. Okay. No to zobaczmy.
Uuu, kiepściutko. Będziemy musieli wydać 400 zł na to. O, mamy zniżkę 5%. Nieźle. Mam za mało pieniędzy, ale zniżka mi się podoba. Bardzo fajnie. Coś tam wynegocjowaliśmy chyba. Okej, dobra. Możemy sprzedać niektóre części już teraz. Na przykład tarczę wentylowaną, na przykład ten wspaniały zacisk. Jeszcze nie możemy tych części naprawić, żeby sprzedać je drożej. Więc... Okej, no do 400 jeszcze brakuje. Co by tu zrobić? Może... Nie no, muszę chyba sprzedać wszystko, żeby zrobić to zadanie. Tak, musiałem sprzedać wszystkie części, żebym miał te 600 dolarów. 600 złotych. No i zobaczmy teraz. Jeden tu muszę bardzo uważać teraz, żeby kupić to, co trzeba, bo jest kiepsko. Okej, więc to jest B. Teraz musimy kupić A. Dobrze, że kosztuje tyle samo. Kurde. Znaczy no, znowu 5% zniżki, więc nie jest źle. Okej. I rozpoczynamy montaż. Wymiana płynów nie powinna kosztować nas dużo. Ale szuram po dnie. Dosłownie. Kurde, nie jest dobrze. Nie wiem, czy uda mi się z tego wykaraskać jakoś. Zobaczymy. Okej, więc mamy płyn do spryskiwaczy. Tam chyba mieliśmy jeszcze to wymienić, nie? Spryskiwaczy, wspomaganie i hamulcowy. Okej, więc tutaj mamy na zewnątrz. I zalewamy. Okej, tutaj mamy płyny pouzupełniane i został nam chyba jeszcze płyn do wspomagania kierownicy. Tutaj go, tutaj z tyłu zbiorniczka nie ma, mamy go dopiero, znaczy z przodu zbiorniczka nie ma, mamy go dopiero gdzieś. Wow, ale pięknie to wygląda. O, tutaj jest. Dobra, demontujemy, czy no, odsysamy płyn, a demontujemy korek i wlewamy. Okej. I mamy zrobione chyba to zlecenie. Jestem całkowicie spłukany, nie mam nawet żadnych części zapasowych, żeby powkładać do następnego zlecenia, więc mam nadzieję, że za to dostaniemy więcej kasy, żeby starczyło mi na następne naprawy. No ale zrobiliśmy to zjawiskowo wszystko. Może, no nie wiem, dochód 12 tysięcy, zakończ zadanie. Okej. Okay. Ej, było blisko. Było blisko, ale opłaciło się robić to zlecenie. Znaczy no, dostaliśmy wyrównanie za części i dostaliśmy oczywiście zapłatę za wykonanie zlecenia. Okej. Okay. Teraz na pewno nie będę robił tak, że będę zaczynał jakieś zlecenie z jakąś małą ilością kasy. Ale tak. Będziemy musieli brać jakieś fajniejsze zleconka, na przykład takie Mazda. O, mamy Vipera, proszę bardzo. I co tu teraz wybrać? Zobaczmy. Nie no, Viperka sobie wezmę. Ale to już zrobimy sobie następnym razem. Zapraszam was na kolejny odcinek Scar Mechanic Simulator 21. Trzymajcie się, na razie. Cześć.